Dzień dobry Państwu, ja tu z Brukseli, siedziby komunizmu światowego. Trwa w tej chwili konferencja, za którą za chwilę przyjdę, pod tytułem Dlaczego nigdy nie było Norymbergi dla komunizmu? No, nie było dlatego, że komuniści, czyli zarówno Związek Sowiecki, jak i Chiny Mao Tse-tunga były w koalicji, przeciwko Niemcom socjalistycznym i była to walka między socjalistami, w których Wielka Brytania wzięła udział po stronie komunistów, po stronie Stalina. Stalina i z konieczności zresztą i Stany Zjednoczone również wzięły udział, ponieważ Japonia była w koalicji z Niemcami, a Japonia napadła na Stany Zjednoczone, więc Stany Zjednoczone też wzięły udział przeciwko Niemcom. W ten sposób kraje anglosaskie i reszta świata znalazła się w konflikcie tylko z jednym rodzajem socjalizmu. Natomiast inny rodzaj, czyli tak zwany komunizm sowiecki nigdy nie został napiętnowany tak samo jak narodowy socjalizm, zwany nazizmem, żeby ukryć ten socjalizm. Lewica mówi nazizm, a nie narodowy socjalizm. Otóż ja tutaj piętro niżej, przede mną, właśnie dwa piętra niżej, znajduje się ogromna figurka wycięta z tektury pana Altiero Spinelliego, komunisty przecież. I ja wchodzę do parlamentu przez drzwi z napisem Altiero Spinelli. Ja, który walczyłem z komunizmem jako takim, teraz wylądowałem w instytucji, która wychwala komunistów. Dlatego też oczywiście nigdy nie mogło być Norymbergi dla komunistów, bo po prostu oni byli zawsze po stronie rządzących, po stronie silniejszych i umieli się ustawić. Churchill przecież w trakcie wojny w życiu by nie pozwolił, żeby Polacy doprowadzili do zerwania aliansu Królestwa ze Związkiem Sowieckim. No przecież to byłaby tragedia, prawda? Związek Sowiecki przecież mógł kalifikować i odwrócić sojusze. Proszę pamiętać o wojnie, kiedy umarł car i następny po nim Paweł odwrócił sojusze w wojnie tam chyba 30-letniej i nagle Prusy zostały uratowane, bo Rosja, która już się dobijała, prawda, nagle po śmierci carycy Rosja stanęła w obronie Prus, a nie przeciwko Prusom. Także to samo mogło nastąpić tutaj, gdyby Polsce tym wrzaskiem słusznym skądinąd w obronie naszych ziem wschodnich, prawda, doprowadzili do tego, że Rosja się obrazi i zawrze znowu sojusz Hitlera w trakcie wojny, co było całkiem możliwe, no to wtedy nagle armie niemieckie uwolnione ze wschodu by ruszyły na zachód, uwolnione wojska sowieckie ruszyłyby na Indie czy jakieś inne posiadłości brytyjskie na południu. No i taki byłby skutek słuszny skądinąd postulatów zgłaszanych przez Polskę. Także trudno się dziwić, że świętej pamięci Winston Churchill na to nie poszedł. Tak czy owak, zbrodnie popełnione przez komunistów są znacznie większe niż zbrodnie popełnione przez Hitlera. Sam Stalin ma na sumieniu znacznie więcej ofiar niż Adolf Hitler, którym tam się przypisuje 6 milionów, to jest liczba lekko przesadna, ale idzie w miliony z całą pewnością, ale przecież zbrodnie stalinowskie były większe znacznie, ale leninowskie były jeszcze większe. Przecież to nie było tak jak za Stalina, gdzie czeka mordowała na rozkaz, tylko po prostu ludzie na hasło grabi zagrabienno, czyli grab zagrabione, prawda, mordowali swoich panów, mordowali wszystkich, którzy cokolwiek umieli, zabierali im ziemię, zabierali im dobytek. To szło w dziesiątki milionów ludzi, którzy uciekali z Rosji, prawda, przed tym terrorem bolszewickim. To był bolszewicki terror, nie stalinowski, tylko bolszewicki. Bolszewicki terror miał taki charakter jak, powiedzmy sobie, rabacja galicyjska, prawda, gdzie chłopi rżnęli swoich panów piłami. Były takie nawet przypadki. No, to była taka rabacja galicyjska, tylko na znacznie, znacznie większą skalę. Za pieniądze niemieckie zresztą, powiedzmy jasno. Także
mimo że zbrodnie zarówno stalinistów, jak i bolszewików, maoistów, trudno je policzyć, bo to jest ogromny miliardowy kraj, prawda? Przede wszystkim Pol Pot, komunista Pol Pot, który wymordował ponad 1/3 całego narodu. To jest rekord światowy, prawda? Nikt nigdy nie zgotował swojemu narodowi takiej hekatomby. Tam naprawdę realizowano hasło Dzierżyńskiego, że kto cokolwiek umie, kto ma białe rączki, prawda, ten jest mordowany. Tam mordowano za posiadanie okularów. Jak miał okulary, znaczy, że umie czytać. Jak czytać, to jest wróg ludu. Wróg ludu ma słuchać tylko tego, co mówi radio prowadzone przez Czerwonych Chmerów. No to jest moc, za który też nigdy nie było Norymbergi. Otóż, jak mówiła Ayn Rand, idee mają konsekwencje. Idea socjalizmu, idea komunizmu mówi, że trzeba prowadzić równość, ponieważ jest to nienaturalne, to żeby tę równość zaprowadzić, trzeba używać siły. No i albo się odstępuje od tej idei, jak na przykład w Europie z reguły socjaliści, jak obejmowali władzę, tam Piłsudski, czy Hollande, czy no Hollande okrotnie, a Mitterrand na przykład we Francji. No, odbywali się do władzy, to już nie realizowali tego programu socjalistycznego, bo on się do niczego nie nadawał. No. I w Europie to było w miarę łagodnie, również no, w Polsce za komuny to było w miarę łagodny ten terror. O tyle w krajach idących dalej na wschód naprawdę to realizowano i naprawdę na siłę wprowadzano to robić. Wymagało to mordowania ludzi, prawda, łamania kręgosłupów. I to winna jest idea. Winien jest, powiedzmy jasno, Karol Marx, prawda, Włodzimierz Lenin i inni teoretycy tego systemu. I pierwszy, który powinien pójść, to powinien być Altiero Spinelli. Jest zastanawiam się, może jakoś spalić jego, to jego popiersie, albo popiersie, ten jego figurkę wyciętą z tektury, czy napisać na niej morderca albo coś takiego. No. Pomyślimy, zaraz pójdę na tę naradę na temat Norymbergi i zobaczymy, może coś tam uchwalimy. Dziękuję Państwu za uwagę.